ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Musińskiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczpospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego państw podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców Sochaczewa, żołnierzy 2 batalionu 18 pułku piechoty wraz z poległym dowódcą majorem Feliksem Kozubowskim, żołnierzy 5 baterii 26 pułku artylerii lekkiej pod dowództwem porucznika Andrzeja Doroszewskiego, którzy z pogardą dla śmierci w dniach 13-16 września 1939 roku dawali opór miażdżącej przewadze sił niemieckich w walce o nasze miasto. Wzywam 431 żołnierzy Armii Krajowej Sochaczewskiego Obwodu Skowronek z ich dowódcą majorem Władysławem Starzykiem, pseudonim Korwin, którzy w sierpniu 1944 roku wyruszyli na pomoc powstańczej Warszawie, aby stanąć do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i na dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom!